Witam bardzo serdecznie gości, których za chwilę przedstawię, zmienię nazwiska, ale przede wszystkim chciałabym zaprosić Państwa, a wszystkich młodych ludzi, którzy pojawili się tu dzisiaj na wystawie, która nosi tytuł Rola przywódcy ruchu ludowego Wincentego Witosa w budowaniu struktur państwa polskiego, a ta ekspozycja pochodzi ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Panie Senatorze, Panie Marszałku, ale przede wszystkim Droga Młodzieży. Bardzo się cieszę, że ta wystawa trafiła do Grudziądza i moja radość jest tutaj podwójna. Z jednej strony, ponieważ mamy okazję poznać historię bardzo ciekawej osobowości, człowieka, który walczył o Polskę niepodległą, który jest twórcą Polski niepodległej, ale też bardzo ciekawą historycznie postacią, o tym będzie dzisiaj mowa, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna, myślę, bardzo fajne wydarzenie. Otóż nie tak dawno, to dokładnie kilkanaście tygodni temu, radni Rady Miejskiej podjęli decyzję, aby nowa arteria w Grudziądzu, arteria, która w przyszłości będzie taką, myślę, strategiczną ulicą naszego miasta, nosiła imię właśnie Wincentego Witosa. Jest to łącznik pomiędzy ulicą Łyskowskiego a ulicą Karabinierów. Trwa tam w tej chwili budowa właśnie tej ulicy, ale ulica, która będzie miała strategiczne znaczenie, bowiem przy tej ulicy zlokalizowana będzie nowa komenda Państwowej Straży Pożarnej. Dobrze się stało, że dzisiaj możemy tą postać, szczególnie młodzieży, przybliżyć. Ta wystawa jest, myślę, bardzo, bardzo ciekawa i będziecie mogli też poznać w trakcie wykładu, który zostanie dzisiaj przeprowadzony, właśnie historię tej ciekawej postaci Polski niepodległej. Bardzo też dziękuję panu senatorowi, panu marszałkowi za tą inicjatywę, bo to dzięki panom właśnie możemy tą wystawę gościć dzisiaj w Grudziądzu, ale panowie też mają prezent i może panie senatorze coś bliżej na ten temat. Coś bliżej na ten temat. Tak, panie prezydencie, ja pragnę serdecznie podziękować, że mogliśmy tutaj w tym miejscu pięknym Spiszu spotkać się i porozmawiać o ojcach naszej niepodległości. Tak, będzie mówił pan Dawid pięknie, zapewne o dokonaniach, o latach młodzieńczych i co tego Witosa, ale rzeczywiście jest to postać, która przyczyniła się do tego, że my dzisiaj w ogóle możemy się tutaj spotkać, że możemy rozmawiać w naszym ojczystym języku. To miłość do ojczyzny, to miłość jego do ojczystej ziemi i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wszak on urodził się 150 lat temu. Senat Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiając rok 2024 rokiem Wincentego Witosa. To świadczy, jak ważna dla Polski jest to postać. To świadczy o tym, że dołączył on do ojców niepodległości, którzy w roku 1918, a na rok później tutaj w Grudziądzu tę wolność przynieśli. Postać bardzo ciekawa, człowiek bardzo ambitny, który wywodził się z bardzo, bardzo biednej rodziny, ale poprzez swoją determinację, chęć dociekania przede wszystkim prawdy i służenia prawdzie, doszedł do tego, że był trzykrotnym premierem Polski. I rzeczywiście w tym najtrudniejszym okresie, kiedy u naszych granic stanęła armia bolszewicka, wówczas powierzono mu tą bardzo ważną funkcję, aby walczyć w 1920 roku z najazdem bolszewików. Żeby pobudzić za sobą do obrony Polski, ale i Europy, bo tak to wówczas wyglądało, masy chłopskie. I to się udało. Postać, która potem po trzecim premierowce, kiedy był zamach, został skazany w wyroku brzeskim. W tym roku, 25 maja, ten wyrok został uchylony dopiero na wniosek
na wniosek pana profesora Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich, sąd rzeczywiście uniemożliwił wówczas tym wszystkim w procesie wrzeskim skazany. Ale ta okazja jest również tą, żeby wykorzystać ten moment spotkania się z wami, z mieszkańcami Grudziądza i przybliżyć, jak piękne to były tablice kiedyś, historyczne, które na każdym rogu ulicy tu w Grudziądzu zawisły i wskazywały przyjezdnym, w którym miejscu znajdują się. Taką historyczną tablicę pragnę przekazać na ręce pana prezydenta, wierząc w to, że wrócimy do tej pięknej historii tych tablic. Co prawda herb Grudziądza już jest nowy, taki jak powinien być właściwy. Wówczas był troszeczkę inny, ale ten symbol jest takim symbolem wymiernym, znaczącym i wierzę w to, że to będzie początek czegoś pięknego, że wszystkie ulice będą z czasem posiadały tak piękne tablice. Czego sobie, myślę, panu prezydentowi z całego serca życzę. Moi drodzy, w imieniu własnym, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego, ale także powiem w imieniu wszystkich, którzy, moi drodzy, mieli styczność bądź mają styczność z ruchem ludowym, panie prezydencie, na pana ręce. Składam najszczersze słowa uznania i podziękowania dla pana, ale także dla wszystkich radnych miasta, że zdecydowali się nadać jednej z głównych arterii miastu właśnie ulicę imieniem Wincentego Witosa. Otrzymał odwrotnie. Moi drodzy, dziękuję za to, bo takie nazwy ulic pozwolą w przyszłości młodym ludziom zainteresować się sylwetką Wincentego Witosa i zapewne jeszcze nie jedno serce, tak jak moje, bardziej mocno zabije do Wincentego Witosa, do tego twórcy państwa polskiego. I w ten sposób, kiedy będziemy wspominać Wincentego Witosa i wielu innych, którzy byli twórcami państwa polskiego, to wierzę głęboko w to, że państwo polskie nigdy nie zaginie. A przecież wiecie, że żyjemy w czasach trudnych i dzisiaj musimy się liczyć z różnymi wydarzeniami w Europie i na świecie. Więc pamiętajmy, warto wspominać tych, którzy sprawili, że my dzisiaj żyjemy w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce. Panie prezydencie, najwyższe słowa uznania. A ja trzymam tę tablicę i jeśli mogę wyprosić pana komendanta. Otóż nie wiem, czy młodzież już to wie, ale przy tej ulicy zmieścić się będzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. A strażacy, to też pewnie wszyscy wiedzą, zawsze cieszyli się, cieszą i głęboko w to wierzę, będą cieszyć się największym poparciem społecznym, bo strażak zawsze pomaga. Pomaga drugiemu człowiekowi. Trochę to tak nawiąże do Wincentego Witosa. Właśnie pomaga strażak, jak pomagał Witos. Pomagał był zwykłym ludziom i pomagał swojej ojczyźnie. Panie komendancie, niech ta tablica gdzieś tam w przyszłości zawiśnie na budynku komendy i będzie informowała, gdzie jest wasza siedziba. Dziękuję. To za 6. Dobrze. Wszyscy zaproszeni goście. Takie małe sprostowanie, komendant nie mógł przybyć bez mnie. Jestem dowódcą jednostki, która właśnie się buduje przy tej nowo powstającej ulicy. W miastach, gdzie są nowe lokalizacje straży pożarnych, gdzieś tam na obrzeżach, przeważnie jest to ulica Strażacka czy Świętego Floriana. Strażacką już w Grudziądzu mamy. Floriana nie robimy, cieszymy się jako strażacy, że będziemy mieścić swoją komendę na ulicy o imieniu bardzo wielkiego Polaka. Dziękuję bardzo.